Sandomierz to chyba najbardziej medialne miasto w Polsce. Po pierwsze ze sprawą kręconego tutaj serialu Telewizji Polskiej Ojciec Mateusz, a po drugie ze sprawą samego Sandomierza. To jest turystyczna perełka, która jeszcze wypiękniała dzięki unijnym pieniądzom. Takim widokom trudno się oprzeć i mało kto potrafi. No bardzo, bardzo mi się podoba. Już nigdy tutaj nie byłam nigdy, bo byłam, mieszkam na Kubie. Co roku tutaj jestem, co roku wracam. I mieszkałam tutaj dwa razy i bardzo mi się podobało. Z Bramy Opatowskiej widać, jak Sandomierz zmienił się dzięki unijnym funduszom. Widać faktycznie te zmiany. Sandomierz rozwija się przede wszystkim turystycznie. Też nie ukrywam, że ojciec Mateusz jest tutaj dla nas takim dużym plusem. Malowniczy Sandomierz położony jest na 7 wzgórzach, przez to nazywany jest Małym Rzymem. Jeszcze kilka lat temu turyści nie mogli spacerować po takich alejkach ze Starego Miasta nad Wisłę, bo ich zwyczajnie nie było, a to miejsce wyglądało zupełnie inaczej. Kiedyś to były tylko wyłącznie zarośla, chaszcze, taki trochę małpi gaj. Nawet strach tu czasami było przychodzić, bo atrakcje są piękne, alejki. Jest pełno turystów, tłumy sandomierzan przychodzą na spacery z dziećmi. Za ponad 9 milionów złotych wyremontowano nadwiślański bulwar. Swoje oblicze całkowicie zmienił wąwóz Piszczele, gdzie urządzono park. Są tam plac zabaw, linowy tor przeszkód, niewielki stok narciarski z wyciągiem, skatepark i boiska. Okolica Starego Miasta tętni życiem. Pozdrawiamy Sandomierza! Europa to my!